Po raz pierwszy skrajnie prawicowej partii AfD udało się zdobyć urząd Rady Powiatu w Niemczech. Trzeba przyznać, że władza szefa administracji niemieckiego powiatu jest ograniczona. Co więcej, okręg Sonneberg, położony w południowej Turyngii, jest jednym z najmniejszych w Niemczech. Niemniej jednak efekt symboliczny jest ogromny i wykracza daleko poza region. Można przypuszczać, że we wschodnich Niemczech zadziała teraz efekt domina. Inne okręgi i stanowiska burmistrzów prawdopodobnie pójdą w ich ślady. Po raz pierwszy wyborcy AfD przekonali się, że głosowanie na tę partię nie pozostaje bez konsekwencji. Czy to z przekonania, czy z protestu. Powinno to zmotywować wielu sympatyków AfD w nadchodzących wyborach samorządowych. W strategii AfD zakotwiczenie na szczeblu gminnym ostatecznie odgrywa decydującą rolę. Wraz z przejęciem odpowiedzialności wykonawczej zmieni się również postrzeganie partii. Obywatele zdadzą sobie sprawę, że nawet pod rządami radnych powiatowych AfD drzewa nie rosną aż do nieba. Frustracja związana z codziennymi sprawami, takimi jak projekty budowy dróg, nie skończy się z AfD w Sonnebergu. To nowe doświadczenie dla partii, która do tej pory nigdy nie musiała udowadniać, że jest samozwańczą alternatywą w zakresie odpowiedzialności. Co więcej, w tym konkretnym przypadku nie ma zbyt wiele miejsca na profilowanie, na przykład w polityce migracyjnej. Już poprzednik Roberta Sesselmana z CDU wprowadził zakaz przyjmowania osób ubiegających się o azyl. Ufanie, że sama niekompetencja odczaruje AfD, może okazać się złą strategią dla jej politycznych rywali. Partia jest już reprezentowana w Radzie Okręgu Sonneberg. Nawet poprzedni chrześcijańsko-demokratyczny starosta potwierdził kompetencje członków klubu tej partii. Jeśli chodzi o politykę krajową, zwycięstwo oznacza dodatkowy wiatr w plecy dla AfD. AfD już teraz znacznie wyprzedza wszystkie inne partie w sondażach w Turyngii. Jej prawicowo-ekstremistyczny lider Björn Höcke przystąpi do przyszłorocznych wyborów krajowych silniejszy niż wcześniej. Jako lider pierwszej federacji ze zwycięzcą wyborów samorządowych. Jego i tak już duży wpływ na partię federalną prawdopodobnie jeszcze wzrośnie. Niemniej jednak Niemcy nie stoją na skraju faszystowskiego przejęcia. Nowy radny powiatowy AfD, Sesselmann, został wybrany w demokratycznych wyborach, a jego partia nie jest zakazana, mimo że w Turyngii została sklasyfikowana jako ekstremistyczna. Konkurenci polityczni w urzędach państwowych powinni zatem współpracować z nowym starostą ściśle zgodnie z prawem i porządkiem. Nawet pozory obstrukcji przyniosłyby efekt przeciwny do zamierzonego i podsyciłyby narrację AfD, że ugruntowana polityka nie szanuje woli obywateli. Przełom AfD na szczeblu gminnym w Turyngii nie jest przypadkowy. Kraj ten jest rządzony przez rząd mniejszościowy kierowany przez partię lewicy, która została odsunięta od władzy w 2019 roku. Fakt, że CDU, Partia Jedności Niemiec, wielokrotnie wspierała partię, która zastąpiła SED, w znacznym stopniu przyczynił się do frustracji w tym kraju związkowym. Znajduje to również odzwierciedlenie w wyniku Sonneberga. Pod tym względem zwycięstwo AfD w wyborach 25 czerwca ma wielu ojców i matek. Oprócz polityki krajowej istnieje federalna CDU, która wydaje się nie wiedzieć, dokąd chce się udać. Czarę goryczy prawdopodobnie przepełniło to, co jest postrzegane jako nieudana i odjechana polityka koalicji sygnalizacji świetlnej.